Znajdujemy się w klubie Studio. Już za chwilę tutaj odbędą się wybory na najmilszą studentkę oraz superstudenta UP 2015. Czym zaskoczą nas kandydaci, kto wygra, to okaże się już za moment. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się 29 kwietnia, a nas czekał wieczór pełen wrażeń. Pierwsi goście przybyli już do klubu Studio. Ja zapytam ich, jakich mają faworytów, czy w ogóle mają? Ja tak bardziej mam męskich faworytów, bo te damskie to tak troszeczkę gdzieś na bok odsuwam. To tym lepiej, Ania, zdradź nam. Na pewno jesteśmy wszyscy ciekawi. Ja głosuję na Maciusia, nazwiska nie będę wymawiać, bo pewnie wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale Maciuś, trzymamy kciuki za Maćka. Okej, a dziewczyny? Maciek Majdak, tak, to zdecydowanie nasz faworyt. Karolinka, tworzy, to trzymamy kciuki. Rektor do spraw studenckich Jan Suchanicz, Natalia Góralczyk, najmilsza 2014, pan Adrian Kocot, salon fryzjerski Trendy, Mateusz Lichosyt, superstudent 2014 i Edyta Klinkowska, przewodnicząca samorządu studentów UP. To skład srogiego jury, które wnikliwie oceniało występy zawodników. Jedną z konkurencji był rzut lotką, dla niektórych zadanie zupełnie pechowe, inni zaś mieli farta. Jednak o zwycięstwo trzeba było powalczyć. Po wielu emocjonujących rozgrywkach wyłoniono zwycięzców. Najmilszą studentką UP 2015 została Aleksandra Gryl, a superstudentem Maciej Majdak. Gratulacjom i podziękowaniom nie było końca. A jakie emocje towarzyszyły zwycięzcom po werdykcie? Jestem bardzo zaskoczona i naprawdę się nie spodziewałam jakichkolwiek nagród. A zabawa jest świetna, naprawdę. I są wspaniali ludzie i można... Tak, myślę, że jestem na pierwszym roku i myślę, że tego nigdy nie zapomnę, że to jest jedno z najfajniejszych wspomnień jak do tej pory. Ja w sumie jestem na czwartym. Pierwszy raz się odważyłem, nie żałuję. Dobra impreza, naprawdę. Myślałem, że to będzie coś takiego, że wszyscy powiedzą: a weź, nie zdradzam ci swoich pomysłów, to jest mój pomysł. A tak naprawdę ludzie tutaj są świetni, więc polecam każdemu, kto chciałby zostać superstudentem. Gratuluję raz jeszcze i życzę wam, żeby ten rok był dla was taki owocny, no i żebyście za rok mogli ty przekazać koronę, a ty krawat swoim następcom. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Za rok kolejne wybory i kolejne emocje. Kto tym razem zostanie superstudentem i najmilszą UP? Dla Radia Spektrum, Aneta Ostrowska.